Potrójny mutant. Nowy wariant w Niemczech. Nowy wariant koronawirusa w Niemczech. Potrójny mutant. Podczas rutynowej kontroli w centrum testowym na berlińskim lotnisku Berna trafiono na nowy wariant koronawirusa. Okazuje się, że łączy on właściwości wariantów brytyjskiego, południowoafrykańskiego i brazylijskiego. Wariant o nazwie B.1.525 stwierdzono już w wielu krajach, w tym w Danii, Włoszech, Nigerii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i USA. W Niemczech był to jeden z pierwszych znanych przypadków tego wariantu. Odkryto ją u mieszkańca Saksonii, poinformowała firma Centogene, która prowadzi prywatne centrum testowe na lotnisku w Berlinie. W międzyczasie poinformowano nas, że już inne ośrodki badawcze natrafiły na ten wariant w próbkach pochodzących z Niemiec, podaje do wiadomości Centogene. Potrójny mutant B.1.525 łączy właściwości brytyjskiej, brazylijskiej i południowoafrykańskiej odmiany wirusa SARS-CoV-2. Możliwe zatem, że odmiana ta jest bardziej zaraźliwa od innych wariantów, które same już wskazują na wyższy poziom infekcji niż pierwotny wirus, powiedział sieci redakcji RND Peter Bauer z Centogene. Nowy typ wirusa zawiera m.in. mutację 484K białka kolca, która ułatwia wirusowi ochronę przed atakami ze strony systemu odpornościowego. Może to mieć wpływ na działanie dostępnych do tej pory szczepionek przeciwko koronawirusowi. Ponadto nowy wariant zawiera mutację Q677H i F888L, ale ich wpływ nie jest jeszcze dobrze zbadany. Według danych brytyjskiego rządu, odmianę B.1.525 wykryto po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w grudniu ubiegłego roku. Od tego czasu wariant znany także pod nazwą WI-202-1203 rozprzestrzenia się głównie w Wielkiej Brytanii. Do tej pory stwierdzono tam co najmniej 68 przypadków.